Dzień dobry, bardzo miło mi jest Państwa powitać na premierowym pokazie naszego filmu. Ja nazywam się Magda Rymasz, to jest Wojciech Szałaj. Jesteśmy współtwórcami tego projektu, ale chciałabym od razu powiedzieć, że reprezentujemy dzisiaj większą ekipę. Ten film tworzyła również Agnieszka Dargiewicz oraz Jacek Dargiewicz, a także Michał Bucik i Mariusz Dziedzic, którzy odpowiadają za dźwięk tego filmu. Chcieliśmy naszym bohaterom przede wszystkim dać taką dużą przestrzeń do wypowiedzi, także nie znajdą Państwo w tym filmie narratora, proszę się go nie spodziewać. I zwyczajnie poddajmy się tej pięknej opowieści, którą nasi bohaterowie raczyli nas przez parę miesięcy tak naprawdę. Zapraszamy do filmu. Przyjechałem w 50 roku, wzięli nas, ustawili szeregi, no i marsz do mogiły. Przecież to była taka zbieranina z całej Polski. Kto chciał, to przyjeżdżał do pracy w hucie. Wszystkich przyjmowali. Budowniczowie, opowieść o narodzinach miasta, to film dokumentalny o Nowej Hucie, a raczej opowieść pierwszych mieszkańców Nowej Huty, którzy przyjechali tutaj budować od nowa swoje życie w czasach Polski powojennej i budować naszą dzielnicę. Nie było nic. Kuchnia i prąd, nic więcej. Paliło się drzewem i ogrzewało się w zimie mieszkania. Zima była taka paskudna, że nie wiem, jak na złosie. Na pierwsze wejście na te cudowne mieszkanie, to było wesoło. Nie było wesoło. Byłam rozczarowana, o mało, że się nie rozpłakała, ale co zrobić? Zdobycie zaufania starszych osób jest generalnie bardzo trudne, a szczególnie zaproszenie ich do takiego projektu, w którym my razem z ekipą całą wchodzimy im do mieszkań. Aczkolwiek kiedy już przełamane zostały pierwsze lody, to Państwo opowiadali nam naprawdę fantastyczne historie, zapraszając nas do bardzo intymnych części swojego życia. Jak człowiek sam pracował, musiał wychować to, chciał, żeby nie odstawały od innych dzieci, no to było mało 8 godzin pracy, tylko trzeba było się różnie starać o tą pracę dodatkową. Czuję też dużą wdzięczność dla wszystkich, którzy się przyczynili do realizacji tego projektu, a przede wszystkim właśnie dużą wdzięczność dla naszych budowniczych, którzy podzielili się z nami swoimi historiami. Nie spodziewałem się, że znaczy, że to będzie aż na całe życie ten przyjazd do Huty. No teraz tak trochę z emocją to mówię, ale no mam co wspominać z tego okresu. Ja jako fotograf współpracowałem i też trochę współtworzyłem pierwszy nowohucki portal traktujący w ogóle o Nowej Hucie tylko i wyłącznie. Nowa Huta non-stop. Taki adres kiedyś istniał, on już nie istnieje. W ogóle to jest pierwsze logo jakkolwiek związane z Nową Hutą, które powstało i no, taka inicjatywa tożsamościowa, która Nową Hutą zawładnęła tak około lat 2000. No i tak to było dosyć takie zbieractwo, dosyć spontaniczne, bo otrzymywałem bluzy do sfotografowania, ja tworzyłem jakieś tam zdjęcia reklamujące ten portal. No i tak się zbierało. Ja tutaj otwieram kolejną szufladę i tak ta moja pierwsza zbieracza, radosna kolekcja się tworzyła, która zaczęła potem no w jakiś sposób narastać już w sposób delikatnie niekontrolowany. Ja siedzę praktycznie 24 godziny na dobę na grupach facebookowych. No i staram się wyłapywać wszystko to, co jest związane z Nową Hutą. Oczywiście, że przy okazji też rozglądam się, czy coś gdzieś w Nowej Hucie ktoś nie zostawił pod klatką przy wiacie śmietnikowej.
na to wszystko jestem uczulony i gdy tylko widzę, natychmiast serce przyspiesza. Są takie rzeczy, które są nieoczywiste, aczkolwiek nowohucianie potrafią to rozpoznać, co to jest. No to są oczywiście wyroby hutnicze pracowników Nowej Huty, którzy robili sobie takie rzeczy, czy tam innym na tak zwaną fuszkę. Ile ja tego wszystkiego mam? No trochę straciłem rachubę. Tak jak liczyłem, rzeczywiście książek jest około 400 różnego rodzaju. Szkieł przeróżnych, bo mam i wazony, i talerze, i jakieś serwisy obiadowe, wszystkie związane z Nową Hutą, no to jest tego też kilkadziesiąt. I jeszcze mam na przykład żyrandol z Empiku z lat 50., który całkiem niedawno przeszedł gruntowną renowację. Możemy iść go zobaczyć i wtedy dojdziemy do pomieszczenia, które docelowo będzie jakąś tam małą izbą pamięci nowochódzkich pamiątek, które zbieram. Proszę uważać, bo tutaj remont trwa, ale można już wejść i trochę się poruszać. Bardzo niewielka przestrzeń, ale już jeden obiekt jest. Bardzo ważny. Największy, którego bym nie zmieścił w mieszkaniu. Żyrandol. To jest początek. No to jest początek. No, marzeniem byłoby wynająć cały ten budynek, w którym się tutaj znajdujemy. Chciałbym tam zgromadzić więcej eksponatów już takiego szeroko pojętego PRL-u, żeby to wyeksponować i dać ludziom takie miłe wspomnienia.